za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. No i mamy 12 minut po godzinie 8. W naszym studiu zameldował się gość Jacek Lelek. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie panią redaktor, witam państwa. Dzisiaj bez roweru, ale ja wiem, że w Starym Sączu rowery to jest coś, co jest ważną sprawą. Nawiązuję do roweru, bo mamy dzień bez samochodu, więc to taki naturalny zamiennik. U was można jeździć w ten sposób. Wszystko robimy, żeby można było i żeby coraz więcej osób mogło jeździć. Nie tylko rekreacyjnie, bo zdecydowanie rower jest najbardziej popularny w Starym Sączu i na Sądecczyźnie jako środek rekreacji, ale również, żeby zdobywał coraz większą popularność jako środek lokomocji. Ile już macie tych ścieżek rowerowych w Starym Sączu? No jest około 40 km ścieżek rowerowych i tras wyznaczonych dla rowerów na terenie Starego Sącza, ale oprócz tego jest bardzo wiele przyjaznych dróg, gdzie jest małe natężenie ruchu i też świetnie nadają się na jazdę na rowerze. Staramy się tak przygotowywać obszary, żeby te najbardziej ruchliwe drogi albo miały alternatywę do jazdy na rowerze, albo miały pas specjalnie wyznaczony dla roweru. No i można powiedzieć, że od południa ulicą Węgierską przyjedziemy ścieżką rowerową od strony Nowego Sącza wzdłuż ulicy Jana Pawła II, ale również wzdłuż ulicy Trakt Świętej Kingi. Również od mostu Świętej Kingi ścieżką rowerową do miasta dojedziemy, a w najbliższych tygodniach będzie również namalowany pas dla rowerów na wyremontowanej po kanalizacji ulicy Piłsudskiego. Także można powiedzieć, że wszystkie wlotówki do Starego Sącza będą wyposażone w infrastrukturę dla rowerów. No po Starym Mieście to już troszeczkę trudniej, ale tutaj też ulice są niektóre mniej zatłoczone. Można sobie wybrać taką drogę, żeby można było bezpiecznie jechać, jak na przykład kontrpasem na ulicy Mickiewicza. No właśnie, no bo tutaj rzeczywiście tych uliczek wąskich jest sporo, ale to też nadaje miastu klimat, więc nie ma co tego zmieniać, a ścieżki i tak docierają w te miejsca, w które powinny. Będziecie budować kładkę, a właściwie... To muszę tutaj doprecyzować, znaczy, może nawet nie my, ale Zarząd Dróg Wojewódzkich. Natomiast oczywiście w ramach budowy trasy Velodunajec szczęśliwie na nasz wniosek uległy zmianie. Przebieg tej trasy ulega zmianie, bo dotychczas to ona prowadziła górą. Trzeba było, żeby się dostać od strony Starego Sącza na Bobrowisko i na Stawy i dalej do Nowego Sącza. Trzeba było przejechać przez ruchliwą drogę wojewódzką przy moście Świętej Kingi. Natomiast w tej chwili, ponieważ ten ruch rowerzystów rzeczywiście jest ogromny, bardzo duży, województwo przyznało nam rację i uznało za zasadne wybudowanie przejazdu pod mostem, tak żeby bezkolizyjnie rowerzyści mogli przejeżdżać, przemieszczać się z jednej na drugą stronę tej drogi. To na pewno było też uciążliwe dla kierowców, którzy czasami w nocy niekoniecznie widzieli, że ktoś się zbliża do przejścia, do przejazdu rowerowego, bo rzeczywiście tutaj często ruch był nawet dość duży wieczorem. Bardzo duży, zwłaszcza weekendy, sobota, niedziela, tamtych rowerzystów naprawdę całe gromady nie jeździły, i więc to naprawdę jest świetne rozwiązanie, bardzo cieszy. No to znaczy tak powolutku ta infrastruktura rowerowa na terenie naszej gminy naprawdę bardzo mocno się poprawia, służy tylko także do tego tej rekreacji lokalnej, ale również coraz więcej pojawia się takich turystów, którzy przemierzają długie trasy właśnie wzdłuż Eurovelo 11 czy wzdłuż Velo Dunajec, a przypomnę, że te dwie trasy krzyżują się, łączą się ze sobą w Starym Sączu przy nowej kładce na Pobradzie. Ten przejazd pod mostem Świętej Kingi będzie takim nowym, można powiedzieć, on jest drogi do wykonania? To znaczy tutaj, jak wspomniałem, to jest inwestycja województwa małopolskiego. Wiem, że to kosztuje chyba zdaje się około 300 tysięcy złotych, więc nie jest to taki tani, bo to jest dosyć krótki odcinek. Było to dosyć trudne przedsięwzięcie. Trzeba było tam wybudować nasyp, oczywiście odpowiednio umocniony. Dunaj jest to bardzo jednak rzeka taka, która potrafi dużo namieszać, więc z tego względu to było przedsięwzięcie drogie, ale no będzie, liczę na to, że będzie bardzo trwałe, no przede wszystkim niezwykle funkcjonalne i z wielkim zadowoleniem zostanie przyjęte przez rowerzystów. Skoro jesteśmy już w tym regionie, to spytam o rondo, które ma powstać. Już prace pierwsze ruszają, czy będą ruszać? Tak, tam już prace ruszają. Przypomnę, że mówimy o połączeniu drogi wojewódzkiej, czyli tej, która prowadzi od ronda Jana Pawła do mostu Świętej Kingi i potem do Nowego Targu. Natomiast ta droga to jest element takiego rozwiązania komunikacyjnego, które w planach inwestycyjnych Nowego i Starego Sącza jest już zapisane od lat 70., jeżeli nie wcześniej, ja do lat 70. dotarłem.
czyli tak zwana ulica Węgierska Bis oraz taka mała obwodnica Starego Sącza. Można powiedzieć, że kawałek po kawałku realizujemy. W tej chwili będzie budowane rondo na obwodnicy na tej drodze wojewódzkiej. Z tego ronda jeden zjazd w stronę strefy aktywności gospodarczej i ten fragment drogi, który teraz będzie budowany, połączy się z już istniejącym fragmentem. To jest ulica kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Sączu. No a potem są plany, żeby dalej tą drogę prowadzić w stronę Mostek, w stronę Gołkowic. Natomiast w drugą stronę na razie to będzie zjazd, który umożliwi obsługę komunikacyjną tych terenów, które są pomiędzy obwodnicą a rzeką Poprad. No i będzie czekał na dobre wiatry, na dobrą atmosferę, żeby być kontynuowanym kiedyś dalej, czyli na budowę ulicy Węgierskiej Bis. Można powiedzieć, że to jest taki starosądecki fragment. Budujemy starosądecki fragment Węgierskiej Bis, czekając na, tak zresztą jak bardzo wielu kierowców, na kontynuację. No właśnie, ale w tym momencie to rondo będzie kluczowe, szczególnie dla strefy aktywności gospodarczej, o czym pan mówił, czyli miejsce, w którym przedsiębiorcy mogą się rozwijać. Wiemy, że tam już coś powstaje, ale czy kolejni inwestorzy teraz w tym czasie pandemicznym interesują się tymi terenami? To znaczy mamy takie dwa, można powiedzieć, nurty, bo z jednej strony są tacy przedsiębiorcy, którzy komunikują nam, że już mieli przygotowane inwestycje, pozwolenia na budowę, ale jednak ta sytuacja niepewności na rynku skłoniła ich, że chcą jednak troszeczkę odłożyć w czasie. I tutaj negocjujemy, ponieważ pewne zobowiązania mieli względem gminy na już prędkość oddania inwestycji do użytku. Z drugiej strony są ciągle przedsiębiorcy, którzy dopytują się, chcą zakupować działki. Wielu ciekawych przedsiębiorców z Sądecczyzny, ale również spoza tutaj do nas przychodzi, interesują się. No, mogę powiedzieć tyle, że gmina tam już zbyt dużo terenów własnych nie ma, ale są tereny prywatne i ta nowa droga, ten dojazd do strefy aktywności gospodarczej tak naprawdę również otwiera zupełnie nowe tereny, które myślę, że będą w bardzo krótkim czasie zainwestowane, stają się atrakcyjne, w pełni będą wyposażone nie tylko w drogę, dojazd, komunikacja, która jest oczywiście najważniejsza, ale również woda, kanalizacja oraz prąd. Ale ten czas pandemiczny, rozumiem, że nie zatrzymał tych inwestycji, które są tam prowadzone. Niektóre przytrzymał, ale te takie najważniejsze, najbardziej kluczowe, jak najbardziej zostały zakończone bądź są na finiszu. No właśnie, to najważniejsze, żeby powstawały tutaj nowe miejsca pracy, nowe firmy, które ewentualnie w przyszłości mogą szerzej prosperować też i zatrudniać więcej osób. To się zdecydowanie dzieje. No właśnie. Jeśli jesteśmy już przy drogach, Piłsudskiego jest za nami, ale kolejne etapy są prowadzone. Tutaj chodzi oczywiście bardziej o kanalizację niż o drogę, no ale siłą rzeczy także ta jezdnia musi być rozkopana. Jaki tutaj jest etap? Tak, w tej chwili trwają prace w miejscowości Mostki. To jest, można powiedzieć, dalszy ciąg tej byłej drogi wojewódzkiej pomiędzy Starym Sączem, Gołkowicami i Błąckiem. Więc w Mostkach trzeba być przygotowanym na utrudnienie. Tam jest ruch jednostronny i trzeba troszeczkę poczekać na światłach. Również kłopoty kierowcy natrafią w miejscowości Moszczenica Niżna, bo tam również trwa budowa kanalizacji sanitarnej. Tam również na aktualnym etapie prace prowadzone są w drodze głównej, w drodze powiatowej pomiędzy szkołą a remizą i tutaj również trzeba się spodziewać pewnych utrudnień. Tak jak wspomniałem, to są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, po nich nastąpi odbudowa drogi, ale tutaj niestety musimy się uzbroić jeszcze trochę w cierpliwość. No właśnie, ta cierpliwość to tak kilka miesięcy czy dłuższy okres? No jeżeli mówimy o Mostkach, no to mogę tu tyle powiedzieć, że nawet jeżeli w Mostkach zakończymy ten fragment, to tak naprawdę to jeszcze dobrych parę miesięcy potrwa, ponieważ również w Gołkowicach Dolnych prawdopodobnie trzeba będzie część kanalizacji wybudować właśnie w drodze tej głównej. Mówię prawdopodobnie dlatego, że tamta w Gołkowicach Dolnych ten projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj, więc jeszcze ostateczne rozstrzygnięcia nie zapadły, którędy pójdzie, ale to wszystko jest kwestia najbliższych miesięcy, ponieważ
tutaj termin zakończenia projektu jak miecz Damoklesa wisi nad nami i tutaj trzeba naprawdę wszystkich sił używać środków, żeby jak najszybciej te zadania kanalizacyjne zrealizować i rozliczyć. Nasi słuchacze są żywo zainteresowani drogami, bo ostatnio też pieniądze trafiły do gminy dotyczące kilku dróg, które zostały uszkodzone po powodziach. No i właśnie pytania wybrzmiały na naszym Facebooku z różnych części gminy. A propos tego, kiedy te drogi będą realizowane? To znaczy tutaj wszystko zależy od tego, która droga i w jaki sposób. Rzeczywiście komisja do spraw weryfikowania strat powodziowych zweryfikowała pozytywnie ponad 20 km dróg uszkodzonych podczas ostatnich tegorocznych nawalnych deszczy, które nawiedziły Stary Sącz i 9 obiektów mostowych. Natomiast oczywiście nie wszystkie będą realizowane. W tym roku zgłosiliśmy, bo mamy taką prawdopodobnie taką szansę się rysuje, z rozmów z panem wojewodą to wynikało. Zgłosiliśmy drogę na przychód w Gaboniu oraz kilka dróg, które będziemy remontowali z pieniędzy, którymi wspomógł nas Urząd Marszałkowski, pan marszałek Witold Kozłowski z jego inicjatywy, którą pan marszałek, przypomnę, że osobiście wizytował bezpośrednio po tych deszczach zniszczone tereny gminy Stary Sącz. Obiecał wtedy pomoc i słowa dotrzymał. Otrzymaliśmy 300 tysięcy złotych i z tych pieniędzy będą realizowane pewne zadania w Skrudzinie, w Przysietnicy i na Myścu, czyli takie miejsca, które były najbardziej dotknięte tegorocznymi deszczami. A propos Przysietnicy, było pytanie od naszych słuchaczy o drogę na Wierchy. Ona się tam załapała w ten pakiet, czy niekoniecznie? Akurat w tej transzy jeszcze nie, ale jest na uwadze, jest w stratach powodziowych, także myślę, że teraz w następnych latach ten protokół, zatwierdzony protokół będzie dla nas podstawą do starania się o środki z rezerwy państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. No i więc myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 lat wszystkie te zadania powinniśmy zrealizować. Ale Przysietnica w najbliższym czasie chyba będzie mogła się pochwalić własnym przedszkolem, żłobkiem. No myślę, że wcześniej będzie się mogła pochwalić nową biblioteką, bo to jest, można powiedzieć, coś takiego, co rzeczywiście już jest na finiszu, już jest praktycznie, staje się tam. Wczoraj właśnie oglądałem, bo prace budowlane zostały zakończone. W tej chwili czekamy na dostawę wyposażenia, czyli jeszcze można powiedzieć wyposażenie i będzie można obiekt otwierać. Natomiast rzeczywiście są plany budowy, czyli adaptacji takiego budynku, który bezpośrednio przylega do budynku tej nowej biblioteki, adaptacji na przedszkole, ale już wcześniej mamy przedszkole zaprojektowane, na końcówka projektowania w Moszczenicy Niżnej, więc to są takie dwa obiekty, które chcielibyśmy zrealizować. Oczywiście to wszystko zależy od środków, bo na to jeszcze nie mamy środków finansowych. Wystąpiliśmy do tak zwanych funduszy covidowskich, czyli do tarczy, która ma gospodarczo wspomagać nasze państwo poprzez inwestycje samorządowe. Jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie z tego tytułu, to oczywiście prace bardzo szybko nad tymi dwoma projektami się rozpoczną. Podobnie zresztą jak nad żłobkiem w Starym Sączu, bo no, dojrzeliśmy do tego, że taka inwestycja, taka instytucja w Starym Sączu też jest potrzebna. Jest już 25 minut po godzinie 8, ale jeszcze muszę spytać o ścieżkę w koronach drzew, bo co chwila gdzieś w internecie krążą zdjęcia, gdzie już widać podpory, już widać coś więcej. No tak, już widać coś więcej, bo rzeczywiście w ubiegłym tygodniu zostały zawieszone pierwsze takie przełsła, znaczy pomiędzy podporami przełsła, czyli elementy takie zasadnicze konstrukcji kładki. Na razie na trzech już widać jeszcze ten początkowy fragment 6 metrów nad ziemią. On już robi wrażenie, jak się stanie. Oczywiście na razie tylko można to oglądać od dołu. Natomiast to już robi wrażenie, jeżeli sobie uświadomimy, że na końcowym odcinku to będzie wisiało 18 metrów nad ziemią, to już widać, że gęsia skórka się na pewno niejednemu po prostu pokaże w momencie, gdy się znajdzie na górze. No właśnie, no bo końcówka też już jest widoczna w takim razie, kiedy będziemy się mogli przejść ścieżką. Wakacje 2021. Wszystko po prostu na to wskazuje. Projekt ma zostać zakończony w czerwcu 2021 roku. Na razie wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Generalnie powinniśmy mieć. Natomiast oczywiście cały czas będzie ciekawie, bo ciągle będzie czegoś przybywało, ciągle będzie można podpatrywać, podglądać. Także szczególnie w niedzielę, gdy prace nie są prowadzone, czy soboty, można się przespacerować na miejską górę i już zobaczyć, jak to po prostu rośnie, co się zmienia. My na pewno będziemy
się chętnie wybierać, jak już konstrukcja będzie gotowa i będziemy też podglądać pracę. Naszym gościem był Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani Redaktor. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.